O co chodzi? Czy musisz przerywać mą zadumę? Ach, tak. Ja też dopiero przyzwyczajam się do kosy, ale muszę przyznać, ta idea zaczyna mi się podobać. Tylko dwóch rzeczy nie da się w życiu uniknąć. Śmierci i... Wiesz, nie mogę sobie przypomnieć drugiej. Nieważne więc, niech będzie śmierci i śmierci. Ciii. Chen mnie poprosił o pomoc w seansie spirytystycznym. A teraz potrzebuje się wyciszyć. I całe otoczenie też. Nam, kapłanom Ratmy, powierzono podtrzymywanie równowagi, ale chyba nie wszyscy rozumieją, czym ona jest. Wyobraź sobie równowagę jako sieć, niewidzialną siatkę bezpieczeństwa, która ochrania nic nieznaczące rumiane ptysie twojego pokroju przed runięciem w bezdenną otchłań. Moim zadaniem jest podtrzymywanie tej sieci. Czekam na wyrazy uznania! Przywódca nekromantów znany jest jako mówca umarłych. Kto zgadnie, o czym najchętniej ucina sobie pogawędki? Za moich czasów nikt by nie uwierzył, że Nefalemowie istnieją naprawdę. A jednak... Oto oni! Cała szóstka! To już lekka przesada, nieprawdaż? Sądzisz, że ta gra jest trudna? Ha! Nie grasz nawet w trybie hardkorowym. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. A ja sieję śmierć. Tak, zdarza mi się wskrzeszać zmarłych. Ale nie jest to przyjemny widok. Ostatni raz powtarzam. Nekromanta i nekrofil to nie to samo. Kiedyś będę się musiał zastanowić, co począć z tymi wszystkimi uszami, które zebrałem. Może zrobię sobie z nich pas albo coś w tym guście? No, ze śmiercią ci do twarzy. Zachowywanie równowagi nie jest łatwym zadaniem. Czasem trzeba kogoś znerwić. Powracam, lecz nie jako ożywiony trup. Musisz mnie tego nauczyć. Prawdziwe wskrzeszenie? Taki wyczyn powinien być niemożliwy. A więc tak wygląda śmierć. Już do niej tęsknię. Wielki krąg istnienia obraca się ponownie. Najwyraźniej moja misja nie dobiegła jeszcze końca. I nie trzeba biec do zwłok? To mi się podoba. Potrzeba do tego wyjątkowej zwinności. Nauczyłem się tego od moich szkieletów. Niech czuwa nad tobą strażnik. Zawsze zachowuj równowagę. Moje uszanowanie. Pozdrawiam cię. Wybacz. Przepraszam. Och, dziękuję. Masz moją wdzięczność. Godne pochwały. To było imponujące. Interesujące. Doskonały wybór. Tak być musi. Rozsądna z ciebie istota. Ach, również zastanawiałem się nad tym wyborem. Ty idziesz na randkę ze śmiercią. Słusznie się mnie lękasz, ale nic ci z tego nie przyjdzie. Wyczuwam w tobie życie. Pozwól, że cię od niego uwolnię. Nie pozwólcie, by śmierć was pokonała. Czerpcie z niej siłę i dokonajcie zemsty. Śmierć jest na moje rozkazy. O, znajoma twarz. Twoja hojność nie pozostaje niezauważona. Już czas. Wracam do akcji. No i to mi się podoba. Czeka nas mały trening, jak mniemam. Ruszamy? Nie daj się prosić. Poddaj próbie moje umiejętności. Nie mogę się doczekać, aż wrócę na pole bitwy. Powinienem był założyć koszulę. Za moich czasów Battle.net wyglądał zupełnie inaczej. Nowa trucizny. Zgnilizna. Cuchnące tchnienie umarłych. Toksyczna esencja. Poczuj chłód śmierci. Śmierć wyciąga po ciebie ręce.
Powstańcie, aby mi służyć. Zwolnijmy na chwilę tempo. Śmierć? Jam jest jej władcą. To mi wystarczy. Na razie. Wyczuwam w tym miejscu śmierć. Równowaga będzie zachowana. Rozpoczyna się moja podróż. Czuwam. O, znajomy zapach śmierci. A droga wiedzie w przód i w przód. Naprzód. W samo jądro ciemności. Ach tak, jak sobie życzysz. Niech tak będzie. Przedsięwzięcie godne pochwały. Już czas zgładzić ich wszystkich. Atakujcie teraz. Nie dajcie im się przegrupować. Nie zwlekajmy. Wyprowadźmy atak na siły wroga. Zachowajmy ostrożność. Wyczuwam czyhającą na nas śmierć. To mi się nawet podobało. Zdarzało mi się walczyć lepiej. Nic nas nie powstrzyma. Brakowało mi tego. Wionie od ciebie smrodem śmierci. Zmyj go w studni leczenia. Na twoim miejscu próbowałbym się leczyć. Ci najemnicy dołączą do nas. Widzę, że przydałaby ci się pomoc. Pozwól, że ci pomogę. Czas wycofać się na z góry upatrzoną pozycję. Wracam do miasta, to znaczy do dworu. Nieważne gdzie, wracam. Byłem na to przygotowany. Kolejny sojusznik w objęciach śmierci. Wkrótce ucichniesz na zawsze. Równowaga we wszystkim. Idź w stronę ciemnej nocy. Nie lękaj się śmierci. Ostrze Tragula wyszeptało twoje imię. Teraz zginiesz! Poznaj otchłań tak, jak ona poznała ciebie. Nie mogę się ruszyć. Dobrze się spisaliśmy. Powinniśmy to uczcić. Nadchodzi ich ostatnia godzina. Nie ustawajcie w walce, a zwyciężymy. Dzięki za uzdrowienie. Magia uzdrawiająca. Osobliwe, ale przydatne zjawisko. Wspaniała robota. O, obiecujesz? To rozsądne rozwiązanie. To mi się może nawet spodobać. Strzeżcie się, wy, którzy stajecie przeciw mnie. Ci, którzy naruszają równowagę, zostaną zgładzeni. Rzeźnik, tak? Rad jestem, że walczysz po naszej stronie. Jesteś sanktuarium, prawda? Może potrafisz więc wyjaśnić, dlaczego nie działa mój zwój miejskiego portalu? Młode pokolenie. Zobaczymy, czy potrafisz dotrzymać kroku weteranowi. Kiedy ta walka się zakończy, rozpoczniemy naszą, demonię. Odłóżmy na bok swady i w tej bitwie połączmy siły. Co ty na to, diablo? Ach, to ty. A wszystko układało się doskonale. Wyczuwam wokół ciebie aurę naturalnej magii. Ciekawe. Na płonące piekła. Cóż to za istota? Spróbuj nie zginąć. Nie chciałbym wskrzeszać twojego szkieletu. Dobrze. Potężny sojusznik. Archanioł Tyrael. Rad jestem, że nie ustajesz w walce o zachowanie równowagi. Uważaj na siebie. Tobie podobnym znawcom magii nieraz zdarzyło się już zachwiać równowagę. Gotowi? Zbliża się godzina bitwy. Na pewno jesteście na to gotowi? Staję twarzą w twarz ze śmiercią jak ze starą przyjaciółką. Nigdy nie podawaj wątpliwość moich możliwości. Tak jest. Drwisz z kapłana Ratmy na własne ryzyko. Ach tak, to rzeczywiście wyjaśnia twoją obecność tutaj. Bardzo dobrze. Uroczo. Nigdy nie podawaj w wątpliwość moich umiejętności. A więc legendy o Nephalemach są prawdziwe. To będzie interesujące doświadczenie.
Nigdy nie bratałem się z demonami i nie zamierzam tego teraz zmieniać. Wiem. Wielka szkoda, że ty nie możesz. A może zapomniałeś, jak było ostatnim razem? Zachowaj swój jad dla kogoś, komu zależy na twojej opinii. Bez przesady. Śmierć była tutaj przez cały czas. Tak. Doceniam twoją niezwykłą dojrzałość. Ten dźwięk mrozi krew w żyłach. Czyny, nie słowa. Pójdźmy. Będziemy ramię w ramię walczyć o zachowanie równowagi. Tyraelu, tak się cieszę, że udało ci się przeżyć zniszczenie kamienia świata. Poznałaś mojego ucznia? A to ci niespodzianka. Po prostu kolejny trup. Poznaj swoją śmierć. Nigdy nie podawaj w wątpliwość moich umiejętności. Trzeba się bardziej postarać, żeby mnie zatrzymać. W imię równowagi. Ha, podniosłem twoje ucho. Smarkacz przebrany za władcę śmierci. Ha, Duriel był trudniejszym przeciwnikiem, a przecież to tylko przerośnięty robal. A nie jestem nawet Nefalemem. Równowaga będzie zachowana, demonie. Diablo, znowu padasz u moich stóp. Nie potrzebuję nieumarłych, którzy nie są mi posłuszni. Moc śmierci jest na moje rozkazy. Przykro mi, aniele, ale ci, którzy naruszają równowagę, ponoszą konsekwencje swoich czynów. Cóż za marnotrawstwo nieumarłej tkanki. To umarli mają nam służyć, szamanie. Nigdy odwrotnie. Zeratulu, czy mogę cię zainteresować ofertą pośmiertnej służby? Ach, to dużo lepsze niż te obrzydliwe mikstury. Dostawałem od nich zgagi. Topią się lodowe okowy śmierci. Doskonała robota, uzdrowicielu. Doprawdy doskonała. Potrzebuję many. Za mało many. Szkoda, że nie mam przy sobie mikstury many. Nie, nie mogę. Niemożliwe. Niby dlaczego? Nasz sojusznik jest w niebezpieczeństwie. Potrzebuje pomocy. Potrzebuje wsparcia. Zaatakujmy tutaj. Zakończmy to. Zniszczyć ich bazę. Zająć ten obóz najemników. Zniszczyć ten fort. Musimy ruszyć na tę strażnicę. Zajmijmy to. Musimy zdobyć ten cel. Trzeba to zebrać. Zbierzmy to. Uważajcie! Śmierć czai się w tym miejscu. Brońmy się w tym miejscu. Bronić naszej bazy. Bronić fortu. Musimy bronić tej budowli. Czuwajcie nad tą budowlą. Bronić naszego sojusznika. Musimy bronić naszego sojusznika. Nie pozwólcie zająć im tej strażnicy. Zburzyć te budowle. Zrównać te budowle z ziemią. To życie musi dobiec końca. Zgładzić wroga. Zachowajcie czujność. Nasz przeciwnik zniknął. Wróg rozpłynął się w powietrzu. Nie dajcie się zaskoczyć. Śmierć wzywa tego bohatera. Wkrótce do was dołączę. Ruszam do ciebie. Odwrót! Uciekajcie stąd! Musimy to przemieścić. Teraz! Nie możemy tego tutaj dłużej zostawić. Trzeba to odnieść. Teraz odnieśmy, co zgromadziliśmy.